Na program zaprasza Bonimet, producent kropli kobiecych ojca Grzegorza, wspierających panie w trudnych chwilach. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat, który zainteresuje szczególnie panie. Temat związany jest z miesiączkowaniem i pytanie, które do nas wpłynęło jest w następnej treści. Mam bardzo obfite i przedłużające się krowienia miesięczne. Jakie zioła mogą mi pomóc? Problem możemy podzielić jakby na dwie części. Jeżeli są to nadmierne krwawienia miesięczne u pań w okresie przed menopauzą, no to możemy stosować surowce zielarskie o działaniu przeciwkrwotocznym, rozkurczowym i też poprawiającym kondycję psychiczną, dlatego że Najczęściej nie jest, jest tak, że tym nadmiernym krwawieniem towarzyszą również zaburzenia emocjonalne, nadmierne obrzęki, zatem działam moczopędne wchodzą w grę. I teraz co tutaj zastosować w przypadku nadmiernych krwawień miesięcznych? Ale krwawnika, czyli to, co y, nawet z nazwy swojej jest zalecane. Krwawnik y, świetnie sprawdza się nie tylko dlatego, że ma własności przeciwkrwotoczne, ale także dlatego że działa rozkurczowo na y, mięśniówkę gładką narządu rodnego i to przynosi dobre efekty terapeutyczne. Y, krwawnik jest na czele jakby tych ziół, które my zalecamy w naszym centrum zielarstwa, ale y, tutaj państwu pokazuję recepturę y, takiej mieszanki, którą my stosujemy pod postacią kropli i tam jest również który również działa bardzo korzystnie, owoc niepokalanka, tam są również przetwory z kasztanów, to ekstrakt z kwiatu, ale może być też owoc, są też inne surowce, które działają moczopędnie. Pamiętać trzeba o tym, że te obrzęki się zdarzają, więc liść brzozy, skrzyp, to tutaj są właściwe i dobre produkty. I kiedy stosować takie kropelki? Otóż stosuje się je zazwyczaj bezpośrednio przed planowanym okrwawieniem. Na tydzień, nawet mniej niż tydzień zalecamy takie kropelki. Jeżeli są objawy w trakcie, to również zalecamy Panią stosować jeszcze w trakcie krwawienia. I to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa... To jest sprawa, gdy nadmierne krwawienia zdarzają się w okresie około okołoklimakteryjnym, czyli no różnie to bywa, ale część pań przechodzi wcześniej klimakterium i trzeba już takie surowce wprowadzać nawet po 40 roku życia. Poza tymi kropelkami, o których Państwu już wspomniałem już tutaj, y, trzeba wtedy stosować również y, surowce używane w okresie okołimakteryjnym, te, które łagodzą objawy menopauzy. I tutaj na czoło wysuwa się y, y, kłącze plus kwicy, chmielu, y, kwiat y, kończyny łąkowej, soja. To są wszystko surowce zielarskie, które mają korzystne działanie w okresie okołomenopauzalnym, przywracają tą równowagę. U pań. Ja najczęściej preferuję stosowanie kłącza pluskwicy i chmielu. To po pierwsze łagodzi objawy około klimakteryjne umożliwia, jak ja to określam, takie miękkie lądowanie tym paniom. Najczęściej taka, taka, taka fitoterapia trwa około 3 do 6 miesięcy, w większych ilościach, potem w mniejszych. I to moim zdaniem jest dużo bardziej korzystne działanie niż stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, która ma wiele obostrzeń, wiele przeciwwskazań. Fitoterapia w zasadzie przeciwwskazań praktycznie nie ma. Oczywiście należy czytać ulotki, bo ktoś może być na przykład na coś uczulony. Zatem mamy w przypadku krwawień nadmiernych dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to sytuacja, gdzie mamy do czynienia tylko z krwawieniem u osób, u kobiet przed okresem menopauzy, a drugie, gdy mamy również okres menopauzy, i trzeba dołączyć do kropelek, czy też do surowców przeciwkwotocznych, surowce stosowane w klimatterium normalnie. Sponsorem programu był Bonimed, producent kropli kobiecych Ojca Grzegorza, wspierających panie w trudnych chwilach.